ekipie najwyższej jakości. Hagi Film i Wideo. Występują. Jesteś jak uszkodzony towar, Alex. Kończmy z tym. Gdzie są narkotyki? Już mówiłem. Nie ma. Za sprawą tej eksplozji. Jeszcze raz. Zaspokój moją ciekawość, tylko dokładnie. Co miałbym dodać? Powiedziałem wszystko, co wiem. Oczywiście. Obszar kwarantanny, wstęp wzbroniony. Przemyt narkotyków jest karany śmiercią. Nie wierzę w ten cholerny układ. Przez ciebie straciłem pieniądze, Paul. Zamknij się, Mark. $250,000, ćwierć miliona. Zamknij się. Miałeś to podwoić. Kretyn z ciebie. A ty jesteś chciwy. Żądałem więcej, ale nie mogli tego przyjąć. Wejdź na pokład. Następnym razem zatrudnię zawodowca. Wsiadaj, jesteś naćpany. Jeszcze nie, ale będę. Muszę to jakoś przykryć. Muszę zapłacić naszemu przyjacielowi. Przygotujcie łódź. Mam nadzieję, że sobie poradzicie. Okłamałeś mnie, Paul. Kim jest ten dureń? Osłania nas w drodze powrotnej. Na co jeszcze czekamy? Na gliny? Wypchaj się, Mark. Szybciej nie możemy. Ty i twoja przyjaciółka moglibyście nam pomóc. Tak sobie wyobrażałaś wakacje? Nikt z was nie rozumie jego cierpienia. Do diabła z nim i jego cierpieniem. Niech siedzi na dole. Nie posłuchaliście mnie. Amatorzy to prawdziwe utrapienie. To jego pieniądze. Jeśli chce ich pilnować, ma prawo. Mogłeś odmówić przynajmniej jego dziewczynie. Nie mogłem. To mój kontrakt, ale jego pieniądze. Odbijajmy stąd, nim stracę drugą rękę. Powinniśmy jechać do szpitala. Stracisz dużo krwi. Mam tutaj pielęgniarkę. Opatrzymy rękę na miejscu. Wstrzymajcie się. Cel jest na pokładzie. Gdybyśmy z Alexem nie pobiegli do tyłu, ty i twoja dziewczyna bylibyście u świętego Piotra. Możemy ruszać? Jeszcze nie. Ostrzegałem cię, żebyś nie igrał z triadami. Przestań płakać i steruj łodzią. Ty nic nie rozumiesz. Daj mi spokój. Alex zna ten obszar, a Rachel znajdzie nam kupców. Jeśli nawalimy, cały interes diabli wezmą. Nazywasz to interesem? To nielegalne i niemoralne. Nie zawracaj mi głowy. To cud, że jeszcze ją mam. Gotowe? Módlmy się o silny wiatr. Proteusz. W pozostałych rolach.
muzyka? Zdjęcia. Scenariusz. To już po nas. To, co się stało z jachtem, było naszym przeznaczeniem. Raczej działaniem idioty. Podziękujmy Bogu. Parę sekund później mogliśmy się upiec. Reżyseria. Chce mi się siusiu. I to bardzo. To siusiaj. Tak przy wszystkich? Wszyscy umrzemy. Świetnie. Uwielbiasz mleć językiem. Zgubiłam zapalniczkę. Wolałabym, żebyś nie paliła. A ja, żebyś ty nie oddychała. Zamknij się i daj jej spokój. Sam się zamknij. Masz szczęście, że cię wpuściłem na tratwę. To był wypadek. Ostrzegałem was. Trzeba być idiotą, żeby zasnąć w kambuzie z tlącym się petem. Wcale nie zasnąłem, tylko straciłem przytomność. Dzięki tobie jacht i 600 kg prochów poszło na dno. Mamy jeszcze heroinę. Możemy iść na emeryturę. Ile tego będzie, jeśli podzielimy między nas czworo? Między nas sześcioro. Nie, Mark, czworo. Przegłosowaliśmy, że ty i twoja dama pójdziecie za burtę. Nie zrobicie tego. Ja sfinansowałem to przedsięwzięcie. I uśmierciłeś je. O co chodzi? Coś pływa pod tratwą. Poczułam uderzenie. To prawda, ja też. Wracaj tu. Nic nie widzę. Tym wiele nie zdziałamy. Chwyćcie go i odwróćcie. Duncan, German, Straż Bezpieczeństwa. Skąd się tu wziął? Czyżby go utopiono? To oznacza, że w pobliżu musi być jakaś łódź. Chętnie bym go zamienił na Marka, ale nie można mieć wszystkiego. Bardzo zabawne. Sądzicie, że go zamordowano? Christine! Uspokój się. Daj mi latarkę. Wyciągnij wiosło. Ratunku! Ogłuchliście? Na pomoc! Wyciągnijcie nas stąd. Mark, ogłuchliście? Pomóżcie nam. Daj spokój, Mark. Nikt nas nie widzi. Uspokój się. Ktoś tu musi być. Zamknij się, Mark. Nikt cię nie słyszy.
Ktoś z nas musi się tam wspiąć. Kto spróbuje? Dla mnie to za wysoko. Nie patrz na mnie, nie jestem jaszczurką. Wystarczy, że tylko jeden to zrobi. Chcesz to zrobić sam, kapitanie? Widać, padło na mnie. Strasznie długo się grzebie. Uspokój się, Chrissy. Spójrzcie. Jesteśmy uratowani. Ostrożnie. Ostrożnie, Mark. Uważaj na rękę. Udało się. Tratwa nie może się rozkołysać. Cholera, co? Wypadła mi torebka. Kupisz sobie nową. Gdzie są ludzie? Alex? Jakoś tu dziwnie. Ostrożnie. Spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Przestraszyłem was? To bardzo zabawne. Nie podchodźcie do krawędzi. Nieźle się tu orientujesz, Alex. Przed laty pracowałem na takiej platformie. Wszystko zalane. Patrzcie pod nogi. Ta woda jest obrzydliwa.
Hello? Cool. Coś takiego. Yeah. Zamknięte? Tak. Gdzie są ludzie? Pewnie w stołówce. Poszukajmy najpierw toalety. Chce mi się siusiu. Urządzenie sterylizujące? Zupełnie jak Star Trek. Trzymajmy się razem. Doktor Carol Sims. Spójrz. Bransoletka. Dlaczego wszystko zostawiła? Nie wiem. Może wszystko jest skażone? Nabrałam cię. Dzięki. Nie znamy hasła dostępu. Jest jeszcze jedno pomieszczenie. To jest laboratorium biologiczne. Dziwne, że tu nie ma krwi ani ciał. Coś dziwnego. Hej, Alex. O co chodzi? Jest naładowany? Tak, bo co? Czyżby mój widok z bronią denerwował was? Tak. Dobrze ci? Tak. Dobrze mi. Musimy nauczyć się tym posługiwać. Używałeś tego, czy mam ci pokazać? Teraz oboje macie zabawkę. Wyjdź te wasze pukawki. Nie opieraj palca na spuście. Chwyć to. Bezpiecznik, ogień półautomatyczny i automatyczny. Paul? O co chodzi? To są profile DNA. Każdemu towarzyszy rozpad chemiczny. To jest DNA człowieka. Nie wiem, o co tu chodzi. Co oni tu robili? Trying to
Może pracowali nad nieszkodliwą dla środowiska ropą? Śmierdzi tu. To pewnie klatki dla zwierząt. Eksperymenty. Jesteś beznadziejny. Spora myszka. To ma związek z inżynierią genetyczną. Co może łączyć towarzystwo naftowe z inżynierią genetyczną? Właśnie. To wyposażenie nie ma nic wspólnego z platformą wiertniczą. A więc ktoś zadał sobie trud, by je tutaj ukryć. Tych klatek nie da się otworzyć. To dziwne. Ale te klatki... Gdzie jest Chrissy? Chris? Chris? Gdzie ona jest? Pewnie spotkało ją coś złego. Co się stało? Nie wybieraj się na samotne spacery, dopóki nie ustalimy, o co tu chodzi. Chciało mi się, Siusiu. Znalazłaś toaletę? Jest ich tu aż kilka, z prysznicami. Teraz coś bym zjadła. Może byśmy poszukali kuchni? Najpierw sprawdzimy, gdzie są te urządzenia, których wskaźniki tu widać. Po co? Bo to jest centralny układ nerwowy platformy. Powinno tam być radio. Paul, o co chodzi? Zgubiłem zapas i cały zestaw. Będziesz musiał mi pomóc. Kiedyś to wszystko ogarnę. Mark, nie mogę uruchomić tego radia. Mark. Jego się nie da uruchomić. To przerażające. Niespodzianka. Może wyprodukowano tu jakiegoś wirusa, który wymknął się spod kontroli i wszystkich uśmiercił. Popadli w obłęd i się wystrzelali. Sam wymyśl coś lepszego. Oddychamy tym powietrzem i nic się nie dzieje. Na razie. Co się stało z resztą ciał? Zostały wyrzucone do morza przez tych, którzy przeżyli. W morzu znaleźliśmy tylko jedno ciało, gdzie są pozostali. Ukrywają się na platformie. Poszukajmy wreszcie kuchni. Najpierw każdy zabierze stąd tyle broni, ile udźwignie. Tu
Nalej mi śmietanki. Nie ma śmietanki ani cukru. Napijesz się czarnej? Jak długo zostaniemy w tej piekielnej dziurze? Jesteście pewni, że to można jeść? W tej chwili to najmniejsze z naszych zmartwień. Tej broni starczyłoby dla niewielkiej armii. Widać, spodziewali się kłopotów. Podaj mi sos. Tylko że przyszły z niespodziewanej strony. Jesteście cali? Musimy działać. Stawaj, Mark. Mamy powody do obaw? Chyba tak. Alex, co tu się dzieje? Masz na myśli narkotyki, czy nasze niezrozumiałe położenie? Jedno i drugie. Żałuję, że się wpakowaliśmy w ten interes. Ten interes przyniesie nam kupę pieniędzy. Miesiące pracy na marne. Jeszcze nie. Paul nadal ma heroinę. To nam pomoże dotrzeć do głównych nabywców. Kochasz mnie? Co tu się zdarzyło? Przychylam się do teorii Lindy. Prowadzono tu jakieś nielegalne badania genetyczne. A może produkowano nowy narkotyk? Nie. To coś więcej. Spójrz na Marka. Umiera na naszych oczach. Czy to cię nie przekonuje? Racja. Muszę się podzielić z Markiem. So what's the plan? Jaki masz plan? Z samego rana odpłyniemy stąd na łodziach ratunkowych. Mają nadajniki sygnałów. Szybko nas odnajdą. Przeraża mnie myśl o ich towarzystwie. Lepsze to niż siedzenie tutaj. Wkrótce właściciel platformy przyśle tu kogoś, żeby ustalić przyczynę utraty łączności. I wtedy nas zabiorą, wątpię. Nie muszą być zachwyceni, kiedy nas tu zastaną. Przynajmniej dowiemy się, co tu robią. Obudź się, Rachel. Jesteśmy tu nieproszonymi gośćmi.
Zaraz wracam. Muszę go znaleźć. Zaczekaj. Chodźmy stąd. Nic z tego. Jesteś pewien? Nie wiem, dokąd iść. Co to mogło być? Odtąd musimy działać razem. Co to było? Nie wiem. Bądźcie cicho. Paul! Gdzie jesteś? Linda! Odejdź stamtąd. Trafisz go. Przynajmniej raz mi zaufaj. Kim pan jest? Nazywają mnie dr Shelley. Musicie natychmiast opuścić platformę. Tam jest Paul. Mylisz się, młoda damo. Tam nikogo nie ma, możesz mi wierzyć. Chcę wiedzieć, co tu się dzieje. To był Charlie. Ale już go poskromiliśmy. Dzięki waszemu przyjacielowi. Musicie opuścić platformę. Grozi wam niebezpieczeństwo. Chwileczkę. Zjawia się pan ni stąd, ni zowąd? Coś porywa naszego kolegę? A pan nam oznajmia, że dobrze by było, gdybyśmy stąd sobie poszli. Chcę wiedzieć, o co tu chodzi. Proszę was. Odejdźcie. Nic ci nie jest? Ten stary ma krzepę. Lepiej będzie, jeśli go posłuchamy. Chodźmy już. Najpierw się dowiem, o co tu chodzi. Gdzie on jest? Co to za zapach? Spójrzcie. Linda, pomóż mi. On jeszcze żyje. Możliwe. Musimy go znaleźć. Uciekajmy stąd i to natychmiast. Bez niego stąd nie odejdę. Powodzenia. Przyślijcie nam kartkę. Idziemy, Chrissy. Nic z tego, Mark. Będziemy szukali. Jak długo? Dopóki się nie dowiemy, o co tu chodzi. Tu go nie ma. Znajdziemy go. To bez sensu. Wróciliśmy na pozioma. Chodźmy stąd.
Tutaj jeszcze nie byliśmy. Przykro mi z powodu Paula. Mnie też. Gdzie są narkotyki? Ktoś wszedł tymi drzwiami. Jesteś pewna? Musi tam być. Miała rację. Za mną. Zaczekaj. Powiedziałem, zaczekaj. Kim jesteś? Czego chcesz? Siadaj. Wiesz, gdzie jest Paul? Zaczekaj, zacznijmy od początku. Czym jest ta platforma? To placówka badawcza. Do czego służy? To ty jesteś Carol Soames. Znaleźliśmy twoje ubranie. Byłam Carol Soames. Byłaś? Dość tej histerii. Chcę wiedzieć, co się tu dzieje. To Brinkston. Nie mogliśmy się oprzeć jego propozycji. Nieograniczone możliwości i okazja do pracy nad genetyką. Za co wam płacił? Brinkston jest stary. Nie chcę umierać. A któż by chciał? Muszę już iść. Nigdzie nie pójdziesz. Usiądź i odpowiadaj na pytania. To już po nas. Jesteś cały? Tak. Już drugi raz ktoś nieznajomy cisnął mną o podłogę. Przestaję wierzyć w siebie. Od tej pory ktoś inny przejmie oficjalną prezentację. Znowu tutaj? Dzieje się tu coś dziwnego. Dlaczego tak sądzisz? Paul i ja znaleźliśmy jej ubranie, buty i bransoletkę. Teraz znów je ma na sobie. Mały doktorek przerzucił naszego asa przez szklaną ścianę, a ty mówisz o jej biżuterii. Co w tym dziwnego? To. Nie mogę na nich dłużej czekać. Idę szukać Paula. Nie zostawiaj nas. Przestań krzyczeć. Znalazłeś ją? Nie, zniknęła. Gdzie jest Rachel? Nie widziałem jej. Poszła za tobą. Dokąd?
Bogu dzięki, to ty. Ciszej. Ta Soms mnie goni. Tylko, że to już nie ona. Zmieniła się. Wracamy. Nie do wiary. Coś ty za jeden. Buckley, z ochrony. Nie mam czasu na pogawędki. Charlie się zbliża. Chodźcie ze mną. To pokój wypoczynkowy naukowców. Zmasujemy ogień. Nie możemy go zabić, ale przynajmniej zawrócimy go. Co to znaczy zawrócimy? Muszę ci opowiedzieć, co widziałam. Nie ma czasu. Wybierzcie stanowiska. Strzelajcie prosto w drzwi. Naukowcy wszystko spieprzyli. Wydaje im się, że go ujarzmią. Ale są coraz słabsi. A on coraz silniejszy. O czym ty mówisz? Gdzie są pozostali? Z Charlie'm. Uważajcie. Jest blisko. Nic nie słyszę. Wierzcie mi. Jest blisko. Gdzie on jest? Uciekajmy stąd. Uspokój się, Mark. Ja mam się uspokoić? Jeśli spanikujesz, zginiemy. Widziałeś to monstrum? Żyje, ale jest poważnie ranna. Gdzie się podział ten ochroniarz? To był właśnie Charlie. Nie rozumiem. Chodź tutaj i pomóż nam przy Rachel. Czy moglibyście mnie stąd zabrać? Zaczekajcie. Zrobiłam, co mogłam. Niedobrze z nią. Niech mi ktoś wreszcie powie, co tu się zdarzyło. Nie wiem, Mark. Lindo, co się tu dzieje? Nie wiem, jakie badania mogły spowodować taki skutek. Soms mówiła, że Brinkston boi się śmierci. Linda. Tamten stwór nie ma nic wspólnego ze strachem przed śmiercią. Być może masz rację. Skąd się tam wziął? Zginiemy, jeśli zostaniemy tu dłużej. Chcecie stąd odejść? To jazda. Oszalałeś. A ten potwór? Właśnie.
Do tego pokoju prowadzi tylko jedno wejście. Przynajmniej usłyszymy, że się zbliża. Zamiast miotać się w panicznym strachu, zastanówmy się, co robić. To wszystko nie ma sensu. Wysłuchaj mnie. Wiemy, że to coś przyjmuje postać ochroniarza. Prawdopodobnie wymordował załogę platformy. Żyje co najmniej dwoje naukowców, którzy częściowo nad nim panują. Naukowcy wyglądają podejrzanie, szczególnie dr Soames. Co tu tak cuchnie? Ohydnie. Już czułam ten zapach. W laboratorium i pokoju wypoczynkowym. Sądzisz, że on wraca? Jeśli się pokaże, zdołamy go odeprzeć jak poprzednio. O czym ty mówisz? Mógł nas wszystkich zabić, ale zrezygnował. Rachel. Jak się czujesz? Boli cię? Podać ci Demerol? Owszem, trochę cierpię. Dobrze, że odzyskałaś przytomność. Też się cieszę. Zasnęła. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Sądzisz, że zniesie podróż? Musimy ruszać. W jaki sposób? Łodzią ratunkową, jeśli zdołam ją spuścić na wodę. Obawiam się, że mogą jej puścić szwy, a wtedy nie będę mogła jej zszyć. Zostaję tutaj, dopóki nie odnajdę Paula. Szanse są znikome. On żyje. Co to za gra? Po tym, co widziałaś, chyba nie zamierzasz działać w pojedynkę. Nie mam wyboru. Poszedłbym z tobą, ale nie mogę zostawić Rachel. Lindo, zaczekaj. Ja pójdę. Zostań z Rachel. Skąd ten przypływ troski? Zdecydowałem się. Jeśli coś wejdzie przez te drzwi, milcząc mnie, strzelaj. Byłam przekonana, że Alex to drań. To palant. Nie. Skąd to wziąłeś? Znalazłem na korytarzu przed waszą kabiną.
Pewnie Paul ją zgubił. Tak, kiedy niósł ją tobie. Poczciwiec. Nigdy ci nie wybaczę, że wciągnąłeś do tego Paula. Nie zawracaj mi głowy. Wzywam pomocy. Tu platforma Brinkstone'a. 1-3-4. Wzywam pomocy. Obejrzyj. Co to, Alicja w Krainie Czarów? Mam nadzieję, że znaleźliście tę kasetę. Być może to ostatnia okazja, żeby was ostrzec. Brak mi siły, by zmierzyć się z Charlie'm. Wkrótce stanę się nim samym, podobnie jak inni. Nie wierzyliśmy, że uda nam się spełnić żądanie Brixona. Byliśmy zaskoczeni, że przełom nastąpił tak szybko. Woda stanowi 95% żywej tkanki. Należało się skupić na pozostałych 5%. Udało nam się stworzyć związek syntetyczny DNA, zdolny do natychmiastowej ewolucji. Nie powinnaś jeszcze wstawać. Szybko dochodzę do siebie. Przyjrzyj się. Nie rozumiem. To proste. Pragnę cię. Naprawdę? Mark! Mark! Pomóż mi. W czym? Nie chcę tego. On mnie do tego zmusza. Niby kto? Idź po Alexa. Co ci chodzi? Dziwnie się zachowujesz. Nazwaliśmy go Proteusz. Ale po serii niepowodzeń z wprowadzaniem Proteusza do organizmu zwierząt wypróbowaliśmy go na Karkaradonie, naszym rekinie, któremu daliśmy na imię Charlie. Udało się. Boże, naprawdę się udało. Dziwnie się zachowujesz. Uznaliśmy naszą porażkę, kiedy udało się uśmiercić rekina. Sądziliśmy, że nie posiada mechanizmów adaptacji ochronnej. Byliśmy w błędzie. Proteusz przybrał kolejne stadium. Tkanka rekina przyjęła nową formę. Amorfusa.
Tej nocy wypełzła ze zbiornika i pochłonęła pozostałe okazy w akwarium. Nie posiadaliśmy się z radości, głupcy. Znowu się szprycujesz? To cię zgubi. Sądziliśmy, że opanujemy sytuację, nawet kiedy obróciła się przeciwko nam. Próbowaliśmy go uśmiercić. Pogrążył nas nasz własny sukces w tworzeniu czegoś nieśmiertelnego. Staliśmy się jego ofiarami. Gdzie jest Rachel? Wiem, że jesteś naćpany, ale musiałeś coś zauważyć. Nic nie widziałem. Co się stało? Ten twój głupek pozwolił Rachel stąd wyjść. Ten stwór zmienia się, mutuje. Staje się coraz silniejszy. Ale przede wszystkim zabija. Nie możesz nas zostawić. Przekonajmy się. Zaczekaj. Nie odchodź. Poszukam Rachel. Dopilnuj tego idioty, żeby nie przedawkował. Proteuszowi udało się wytworzyć mechanizm przetrwania. Charlie porywa DNA swoich ofiar, łącznie z innymi cechami, które są do tego przydatne. W naszym przypadku wiedzę, pamięć. Cześć, Chris. Rachel. Mimo że wszystkich nas wchłonął, niektórych nie tknął jako indywidualne osobowości. Ten stwór przez cały czas rośnie w siłę i inteligencję. Co się stało? Mam dla ciebie niespodziankę. Nie rozumiem. Gdzie jest Mark? Blisko. Bardzo blisko. W dziwny sposób oddziałuje na niego heroina. Wprowadza dezorientację. Tylko dlatego chwilami odzyskuje nad nim kontrolę. Czeka na ciebie, podobnie jak Charlie. Jestem przekonany, że wyjątkowo duża dawka heroiny unieszkodliwi Charlie'ego na dostatecznie długo, by go zabić. Rachel, przerażasz mnie. Nie ma się czego obawiać. Charlie ci się spodoba. Alex, dzięki Bogu. Gdzie jest reszta? Nie wiem.
Kiedy się obudziłam, nikogo nie było. Bałam się. Nie do wiary, że Linda cię zostawiła. Alex, czy moglibyśmy stąd odejść? Do diabła z prochami, chcę być daleko stąd. Moglibyśmy. Jak się czujesz? Nieźle. Miałam koszmarny sen. Nie pamiętam o czym. Wciąż jeszcze słyszę te głosy. Wiele przeszłaś. Pewnie nadal jesteś w szoku. Jak twoje rany? O czym mówisz? Ten stwór cię zranił. Nie, to mi się tylko śniło. Co ty mówisz? Nie mam żadnych ran. To był tylko sen. Dlaczego tak na mnie patrzysz? Rachel. Nie zbliżaj się. Oszalałeś? To cię dopadło. O czym ty mówisz, Alex? To ja. Chciałbym, żeby tak było. Przykro mi, Rachel. I'm so sorry. You shouldn't have done that. You've woken them. Jak mogłeś? Obudziłeś je. Lindo, to ja, Alex. Przestań strzelać. Musimy porozmawiać. Nie zwiedziesz mnie. Jesteś jednym z nich. Nie. On jest tylko jeden. Jak i on. Wiem wszystko. Doktor Shelley zostawił kasetę, która wszystko wyjaśnia. Jest tylko jeden stwór i właśnie go spotkałem w sali chorych. Właśnie tego się spodziewałam. O czym ty mówisz? Zmieniłeś się. Już nie jesteś tym samym Alexem. To była gra. Taki Alex w ogóle nie istnieje. Wiem, że to zabrzmi jak slogan i wierzyć mi się nie chce, że to mówię, ale jestem policjantem. Przestań. To prawda. Rachel była agentką federalną. Ty i twoi przyjaciele byliście śledzeni od miesięcy. Ty, gnojku. Jestem policjantem, a wy przemytnikami narkotyków.
Nie mam o tym pojęcia. To nie zmienia faktu, że twój były chłopak szmuglował heroinę. Co to znaczy były chłopak? Jego już nie ma. Teraz jest częścią stwora. Nie ma pewności. To pewne. Podobnie jak reszta. Wiem, że ty nie, bo przed chwilą go spotkałem. Nie wierzę ci. Jak chcesz. Wolisz tu zostać, czy sama się o tym przekonać? Przemieszcza się systemem wentylacyjnym. W jaki sposób tam się mieści? Zdaniem doktora to możliwe. Już widziałam takie wici. Gdzie? W akwarium na najniższym poziomie. Duży zbiornik jest tym cały pokryty. Pokaż mi go. Karkaradon. Biały rekin. Charlie. Najwyraźniej ciągle tu powraca. Nie ma jak w domu. Można by zastawić pułapkę. Masz jakiś pomysł? Może to? Chodźmy. Spokojnie, Alex. Nie zbliżaj się. Spokojnie, Alex. Alex, to przecież Paul. Skąd wiesz? Chciałeś mnie zastrzelić. Masz 30 sekund na to, żeby mnie przekonać, że nie jesteś nim. Kochanie, to ja. Nie słuchaj go, Lindo. To Charlie. Czas minął. Muzyka dla moich uszu. Dzięki Bogu, że jesteś. Martwiłam się o ciebie. Tak mi przykro. Co się stało? Gdzie byłeś? Gdzie jest towar? Jest mi potrzebny. Chyba w naszej kabinie. Nie. Sprawdziłem. Miałaś go ukryć. Nie ukryłam go. Lindo. Ta heroina jest mi potrzebna. Tylko Mark i Christine wiedzieli, gdzie ona jest. Oni jej nie zabrali, zostajesz tylko ty. Nie zabrałam twoich prochów. Skąd wiesz, że to nie Mark i Christine? Wiem. Kochasz mnie? Paul. Czas, żebyś się połączyła z resztą. Odtąd nie będziesz miała przede mną tajemnic. Puść ją, Charlie. Ja mam to, czego pragniesz. Gdzie to jest Al? Powiedziałem tej suce, że przede mną nie ma tajemnic. Będzie mi ciebie brakowało.
Ostrożnie. Co za smród? Czy to jest martwe? Możesz sprawdzić tętno. Spalę to. Jaka jest szansa, że to działa? Znikoma. Tego się obawiałam. Dlaczego więc tu nie zostaniesz? Bo mam Pietra. Płynę z tobą. Dzielna dziewczyna. Nie jestem dzielna. Skąd mogłam wiedzieć, że nadal jesteś sobą, kiedy się spotkaliśmy? Nie odpłynę stąd, nie mając pewności, że to świństwo nie żyje. Alex? Dlaczego Paul żądał heroiny? Pewnie popadł w nauk. Wszystko ci wyjaśnię. To typowe. Kiedy ma się ochotę na spotkanie z mutującym potworem, nigdzie go nie ma. Być może wpełzł do systemu wentylacyjnego i tam umarł. Nie sądzę. Długo zwlekaliście, panowie. Rzuć broń. To ja was tu wezwałem. Ruszaj się. Co robicie na mojej platformie? Co tu się stało? Pan Brinkston, cieszę się, że pana widzę. Ma pan rację, to pańska platforma i dlatego powiem panu prawdę, co się tu wydarzyło. Co roku spędzamy wakacje na Florydzie. W tym roku postanowiliśmy spróbować czegoś innego. Tylko bez błazenady. Odpowiedz na pytanie. Sądzę, że potrafię wszystko wyjaśnić, panie Brinkston. Ci dwoje należeli do grupy pechowych rozbitków, którzy tu dotarli, gdy zatonął jacht. Są przemytnikami narkotyków. Miło mi cię widzieć, Shelley. Czy mógłbyś wyjaśnić, dlaczego utraciłem łączność z platformą i dlaczego została ona opuszczona? Małe potknięcie techniczne, które spowodowało konieczność czasowej ewakuacji. To nic poważnego. Wkrótce wszystko wróci do normy. Doktorze Shelley, chyba pan wie, ile ten projekt dla mnie znaczy i ile mnie już kosztował. Potknięcie techniczne nie jest dla mnie usprawiedliwieniem. Powiedz, kim on jest. Sądzisz, że uwierzy? O czym mówicie? Pewnie pan nie uwierzy, ale to nie jest doktor Shelley. To tylko coś, co przypomina go. Pański projekt się nie powiódł.
To jest jego rezultat, potwór z piekieł. Zabił załogę platformy, teraz kolej na nas. Mówiłem, że to przemytnik narkotyków. Jest najlepszą reklamą swojego towaru. No dobrze. Jestem policjantem w tajnej misji. Wszyscy obecni są aresztowani. Jest komiczny. Facet zwariował. Możliwe, że to prawda, panie Brinkston. Chce pan żyć wiecznie? Chce pan nieśmiertelności? Głupcze, nie wiesz, co zrobiłeś. Wszystko mi jedno, bo ja stąd odpływam. Zabij go! Witaj, Leonardzie. Cud nauki, prawda? Cud nauki. Wszystko zawdzięczam tobie. Udało ci się. Odniosłeś sukces. Owszem, udało nam się. Bardziej niż chciałeś w najdzikszych marzeniach. Można by rzec, że uczyniliśmy ludzkość zbędną. Leonardzie, pozwól, że ci zademonstruję, co osiągnęliśmy. Zdalny detonator został włączony. Personel jest proszony o przystąpienie do ewakuacji. Zbliża się. Cudownie. Pośpiesz się. Jest blisko. Wybuch nastąpi za 11 minut. Szybciej. Musisz powtórzyć to, co ci przekazałem. Nie obawiaj się. To tylko ja. Wybuch nastąpi za 8 minut. Richard, brakuje ci mnie, Alex? Strzelaj! To naprawdę ja. Charlie śpi. Trawi to, co zjadł. Chciałam się pożegnać. Nie zbliżaj się, Rachel. Pamiętasz, jak to było? Nie zbliżaj się. Gdzie jest reszta?
Gdzie jest reszta tego? Tutaj. Bardzo tego pragniesz? Wiem, co powiedział ci Shelley, ale Shelley to głupiec. Nie wiedział, czym się stanę. Zupełnie nową formą życia. Najwyższą formą życia. Najwyższą? Pieprzona ryba z narkotykowym nałogiem. Chcesz poznać, czym jestem? Pokażę ci, czym jestem. Lindo, gdzie jesteś? Charlie, pragniesz tego? Sobie. Wybuch nastąpi za 2 minuty.
Jesteś cały? Mniej więcej. Czy on nie żyje? Mam nadzieję. Miałem już dość tej platformy. Gdzie jest Brinkstone? Wiza mu się skończyła. Zrób to dla mnie i po prostu leć. Na lądzie zamierzasz mnie aresztować? Nie wiem. Jeszcze się nie zdecydowałem. Alan. W filmie wystąpili dystrybucja Best Film Warszawa, ulica Twarda 16A. Tekst Waldemar Kuczyński, czytał Tomasz Knapik.